Czy masz świadomość? Kiedyś wyszukiwałeś w Google, ale teraz to Google przeszukuje ciebie. Dzień dobry Państwu, z tej strony kolejny odcinek podcastu Czy masz świadomość? Witam Państwa, Rafał Górski. Dzisiaj zacząłem z cytatem z książki Szoszany Zubow, Wiek kapitalizmu inwigilacji, walka o przyszłość ludzkości na nowej granicy władzy. A Państwa i moim gościem jest Paweł Wypychowski. Paweł Wypychowski, który ucieka z roli eksperta jednowymiarowego. Myślę, że za chwilę będzie się to wyjaśni. Był kilka razy gościem w naszych podcastach. Zachęcam do odszukania podcastów starszych odcinków naszego podcastu z ubiegłego roku, a nawet sprzed 2 lat, ale też gościem na forum geopolitycznym, gdzie rozmawialiśmy o nowych technologiach. Dzień dobry, Pawle. Witam serdecznie. Pawle, dlaczego warto Twoim zdaniem przeczytać książkę Wiek kapitalizmu i inwigilacji? Ja może trochę pokrętnie odpowiem, dlaczego nie warto, albo pod jakimi warunkami nie warto. Więc wydaje mi się, że nie warto, jeśli odpowiada danej osobie, która się do tego przymierza, odpowiada ci wygodna iluzja tego, że Facebook, Google, Microsoft, Twitter to wspaniałe firmy łączące ludzi, udostępniające zasoby internetu za darmo. Jeśli w to wierzysz, to nie warto. Nie warto, jeśli zgadzasz się z tym, że prywatność nie jest istotna, bo nie masz nic do ukrycia, co, jak powiedział Snowden, oznacza, że nie masz nic do powiedzenia. Nie warto, jeśli nie interesuje cię, jak w okresie ostatnich 2 lat, czyli lockdownów, ludzkich tragedii, upadających biznesów prywatnych, Facebook, Google, Microsoft i inni zarobili największe pieniądze od lat, oferując ci swoje platformy i narzędzia za darmo. To myślę, że z tych powodów, jeśli to cię nie interesuje, jeśli nie masz ochoty się tego dowiedzieć, to nie warto czytać tej książki. A pamiętasz swoje uczucie po przeczytaniu tych 830 stron, kiedy już skończyłeś? Ja pamiętam już swoje uczucia, tak myślę, że moja droga do tego była trochę inna, bo mój zakres jakby poznania tej rzeczywistości, o której pisze Szoszana, zaczął się już dużo, dużo dawniej i dużo jest szerszy. Niemniej jej książka mnie wciągnęła na tyle, że cały czas czekałem, byłem przy 600, 700 stronie, cały czas czekałem, aż się pojawią odpowiedzi, no dobrze, co robić, okay. Co robić, jak żyć, czyli co możemy tak naprawdę zrobić, żeby coś zmienić. I de facto, co może jest najbardziej przerażające, to tych odpowiedzi jasnych nie ma. Ja może spróbuję zarysować swoje w tej naszej rozmowie, czyli to, co z tego wyciągnąłem. Natomiast nie ma prostych recept, dlatego że wychodzimy poza znany system, czy musimy wyjść poza znany system, a jeżeli wychodzimy poza znany system, żeby rozwiązać te problemy, które nam się pojawiają, to znaczy, że prostych recept nie będzie. Nie da rady tego załatwić tym, co do tej pory znamy, jak widać. Także myślę, że to chyba jest ta niesłychana potrzeba, która się pojawia, pomyślenia w sposób kompletnie niekonwencjonalny, z jednej strony zobaczenia tego w całości, z drugiej strony wyjścia poza nasze dotychczasowe schematy myślenia, że to jest koniecznością tego, żebyśmy z tej sytuacji w ogóle mogli wybrnąć jako ludzkość. No dobrze, to porozmawiajmy, zanim przejdziemy do tych rozwiązań, to porozmawiajmy chwilę o diagnozie, którą stawia Zubow. Ja zacytuję, zapomnij o frazesie, że jeśli coś jest bezpłatne, to ty jesteś produktem. Nie jesteś produktem, jesteś porzuconym truchłem. Produkt pochodzi z nadwyżki wyrwanej z żywej tkanki twojego życia. Tak pisze Szoszana Zubow w swojej książce. Pawle, o co tutaj chodzi?
A ja przyznam, że bardziej rozumiem intencje niż sam zapis, w tym sensie, że jeśli coś jest bezpłatne, to jesteś produktem. Nie do końca tak jest. Bardziej wydaje mi się, przynajmniej w języku polskim, myślę, że być może tłumaczenie tutaj nie było fortunne, ale to nie w tym rzecz, bo sens jest jasny. Tak, wydaje mi się, że oczywiście przychodzi nam do głowy pytanie, jeśli ktoś nam daje coś darmo, to może coś, nie wiem, coś jest pod tym, coś jest pod spodem. Tak? I myślę, że jest kilka perspektyw na to i produktem, czy się stajesz, ja nie jestem pewien, czy produktem, ja bardziej myślę, że stajesz się przedmiotem produkcji, to bardziej by było chyba trafne, ale nie na tą rzecz polega. Ja takie dwie perspektywy tutaj chcę do tego przytoczyć, żeby to lepiej zrozumieć. Pierwsza to jest perspektywa nam dobrze znana, tylko w momencie, kiedy uruchamiamy Google, nie bardzo o tym myślimy. To jest drug dealing, czyli sprzedaż narkotyków. Tak, pierwsza działka i druga, a czasem więcej jest za darmo, aż się nie uzależnisz i aż nie zaczniesz nadużywać. Jak już nadużywasz i jesteś uzależniony, to przychodzi zacząć płacić cenę. Tylko że u dealera narkotyków płacimy ją bardzo jawnie i później i boleśnie, ale jesteśmy już uzależnieni. Tutaj różnica jest taka, że to jest podane nam w sposób bardzo... bardzo ładny, tak? Wydawało nam się taki z dobrymi przesłankami i dalej. I nazywamy to, co dostajemy jako ten narkotyk, nazywamy w tym momencie nowoczesną cywilizacją, nowoczesnymi środkami przekazu, multimedialną rozgrywką, grą, wirtualną rzeczywistością, biznesem, tak? Czy wręcz liberalną, czy republikańską demokracją. Bo to są też te pojęcia, które nam się wydają, skoro wszyscy w tym uczestniczą, to przecież nie może być złe, skoro rządy tego używają, skoro wypowiadają się na tych platformach rządzący, skoro to jest główny nurt przemysłu i biznesu i tak się świetnie rozwija, to przecież jaka jest cena w tym, że ja się do tego włączę? Jaką cenę płacę? Tym bardziej staje się to dla nas jakby niejasne i jednocześnie przyjemne w używaniu i wydaje się zgodne z nurtem tego, jak chcemy żyć. I wydaje mi się, że kluczowe jest zrozumienie tego, co oddajesz w zamian za tą darmowość, tak? Co tak naprawdę, i to jest to, co Szoszana mówi, że jesteś porzuconym truchłem, tak? Ja się tutaj częściowo z nią nie zgadzam, dlatego że ty jesteś porzuconym truchłem, ale bez ciebie to nie miałoby sensu. Więc jesteś koniecznym elementem tego, tylko jesteś koniecznym elementem tego pod warunkiem, że dasz się sformatować w określony sposób. I co oddajesz tak naprawdę? No oddajesz po pierwsze uwagę i czas swojego życia, a więc i pracę, i życie, bo na coś zaczynasz go poświęcać, tak? Poświęcać na to, żeby być na tej platformie, żeby uczestniczyć, żeby pisać, żeby czytać, żeby się emocjonować, żeby włączać się w dyskusję, żeby lajkować, żeby formatować kanały, pokazywać, z kim jesteś połączony, tak? Czyli innymi słowy, pokazywać, jakie masz preferencje, przekonania, to oddajesz do czytania Google'owi, co jest dla ciebie najważniejsze, czy w końcu jakie masz tak zwane filtry poznawcze, czyli sposoby filtrowania i postrzegania rzeczywistości. To, jak budujesz przekonania swoje, jak podejmujesz decyzje, a także jaki masz wpływ na innych, czyli jaki masz wpływ na znajomych i na otoczenie. To wszystko można na tych platformach mapować. Jeżeli teraz zmapujemy to dobrze, a nie jest to takie trudne, szczególnie w dużej masie i przy dzisiejszych możliwościach technologicznych, to nagle stajemy się nie tyle produktem, ile stajemy się idealnym konsumentem. To znaczy konsumentem, którego wybory, decyzje, przekonania polityczne, wręcz ideologie można nie tylko je zmapować i wiedzieć, jakie są, ale można je zmieniać. Można je nimi zacząć, mówiąc brzydko, manipulować. Manipulacja nie oznacza nic innego jak
jak zmianę, jak możliwość wpływu, tak? Jak możliwość oddziaływania, czyli wpływu. Czyli można tym zacząć sterować. Co oznacza, że kiedy oddasz swoją uwagę, czas w życiu i dostęp do twoich filtrów poznawczych i sieci społecznej, do tego, jak funkcjonuje twój umysł i tego, jak, z kim jesteś połączony, to stajesz się po prostu sterowanym niewolnikiem zombie i tak naprawdę o to tu chodzi. Wtedy twój czas i twoje życie jest do wykorzystania dla tych wszystkich, którzy płacą Google'owi, płacą innym dużym firmom za to, żeby być w stanie zwiększyć prawdopodobieństwo sprzedania ci takich czy innych produktów, to na poziomie biznesowym, często na poziomie politycznym, przekonania cię do tych czy innych kandydatów, zmiany wyników wyborów i zmiany rządzenia światem, krajami, lokalnymi społecznościami, ale w taki sposób, żebyś podjął takie decyzje, jakie ktoś chce. I wystarczy niewielka zmiana. No właśnie, tutaj ja powiem szczerze, że moment a propos tych wyborów politycznych, to ja przespałem moment, kiedy i uzmysłowiła mi to właśnie lektura Zubow, kiedy Obama w swoich obu kampaniach wyborczych zatrudnił Erika Schmidta, głównego no ja wiem, czy nie, może nie wizjonera, ale inżyniera Google, do swoich kampanii wyborczych, gdzie oni wykorzystali całe know-how do tego Google'a, żeby wygrał Obama. I mówiąc szczerze, właściwie mam takie wrażenie, że dużo się mówi o wykorzystaniu Cambridge Analytics i Facebooka przy kampanii Trumpa, ale być może to moja ignorancja. Mało się mówi, czy mówiło o wykorzystaniu przez Obamę całej tego know-how Google. Ja myślę, że to tak naprawdę, zgadzam się z tobą, masz rację absolutnie, że o tym się mówiło dużo mniej, dlatego że po pierwsze to było wcześniej i jeszcze nikt do tego takiej wagi nie przywiązywał i tacy sygnaliści, jak to się po polsku ładnie mówi, jak Chris, już nie pamiętam w tym momencie, Willing, tak? Się nie pojawiali z Cambridge Analytica, pokazując to wszystko, bo oczywiście przecież nikt tego jawnie nam nie pokaże. Google też nie ma ochoty nam pokazywać, co robi z naszymi danymi. Chyba, że chcesz przeczytać 10 tysięcy stron polityki prywatności. Nikt tego nie robi, oni dobrze wiedzą, że nikt tego nie robi. W związku z tym i tak z polityki prywatności tak się nie dowiesz, co robią z twoimi danymi i jakie informacje z nich czytają. Myślę, że to były początki jakby w tym znaczeniu, ale tak naprawdę myślę, że szukanie tego tylko i wyłącznie czy u Obamy, czy u Trumpa, czy po stronie Republikanów, czy po stronie Demokratów, to jest po prostu, szczerze mówiąc, strata czasu, tak? Bo to jest tylko postęp technologiczny w czymś, co się dzieje jakby w ludzkości od dawien dawna. Tak? Jeśli właśnie cofniemy się chociażby do szefa propagandy Goebbelsa w demokratycznych, notabene nazistowskich Niemczech, gdzie nie możemy zaprzeczyć, że Hitler został wybrany demokratycznie i przyjmiemy jego metody widzenia, to czy rzeczywistości, które się absolutnie sprawdziły, przecież możemy udowodnić, tak? W końcu w kraju, który był pełen naukowców, pełen ludzi, wydawałoby się wykształconych, inteligentnych i trudno zaprzeczyć, żeby to nie była rozwinięta cywilizacja w tamtym czasie, na świecie, czy w ogóle na świecie. Tak, no i mamy przecież te stare prawdy, tak, Goebbelsa, które mówią, że kłamstwo powtórzone tysiące razy staje się prawdą. Teraz dołóżmy do tego technologię sieci, znaczy platform społecznościowych. Tak? I nagle staje się niesłychanie łatwe nie tylko powtórzyć kłamstwo tysiące razy, tylko rozprzestrzeniać je jeszcze tak, żeby trafiło do odpowiednich osób, co więcej personalizować przekaz zależnie od tego, do której osoby trafia.
No to jest to, co umożliwia dzisiejsza technologia. I nie w technologii, jak widać, jest klucz do tego wszystkiego, co się dzieje w tej chwili, nie w samej technologii, tylko w połączeniu jej rozwoju z tymi intencjami, które u tego typu osób, czy u tego typu polityków, czy biznesmenów, kogokolwiek, tak, są w historii ludzkości od zarania dziejów. Dlatego, że my dzisiaj możemy krzyczeć, że Google chce nas podporządkować, możemy krzyczeć, że kto to są ci ludzie w Światowym Forum Ekonomicznym, którzy próbują uczynić świat taki, jaki chcą i będziesz szczęśliwy, nie będziesz nic posiadał i będziesz fantastycznie funkcjonował, tak? Możemy się im dziwić i zacząć zachodzić w głowę, skąd oni takie rzeczy mają. A jeżeli cofniemy się w historii, patrzymy na Aleksandra Wielkiego, który w końcu siłą podbił pół ówczesnego świata, niosąc im dobra jakby greckiej cywilizacji, wiedzy i wszystkiego innego. Czy oni się na to zgadzali, czy mieli możliwość powiedzenia czegokolwiek? Więc dla mnie Bill Gates w sensie takim ludzkim nie różni się specjalnie dużo od na ogólnym poziomie oczywiście, nie różni się specjalnie dużo od Aleksandra Wielkiego. Oczywiście różnic można wymienić mnóstwo i na pewno jest mnóstwo różnicowania, ale jeśli próbujemy się doszukać tych intencji naszych ludzkich, które tym kierują, to zwróćmy uwagę, że one są. One są, a były w nas, były i pokazywały się. Dzisiaj pokazują się bardzo w wielu wymiarach, dlatego że rzeczywistość stała się dużo bardziej wielowymiarowa. Tak? Rozwija się nasza świadomość i rozwija się technologia, rozwija się to, co możemy zrobić. I jak to Wilber celnie zauważył, rozwój świadomości wiąże się zawsze z dwiema rzeczami, że możemy więcej zrobić i możemy więcej spieprzyć. Okej, zatrzymam się tutaj. Kto wie, Zubow często powtarza na kartach swojej książki takie trzy pytania. Kto wie, kto decyduje o tym, kto decyduje? Czy możesz je odszyfrować? Czy masz świadomość? Dostarczamy ci treści bez cenzury i bez reklam. Potrzebujemy twojego wsparcia. Dorzuć się do mediów obywatelskich. Wpłać darowiznę. Link do wpłat znajdziesz w opisie do podcastu. Słuchaj, myśl, działaj. Ja myślę, że to są pytania, które niemalże uniwersalne, które zadają sobie wszyscy myślący ludzie. W szczególności wtedy, kiedy zaczynają zauważać, że to nie tylko ja decyduję, albo innymi słowy, kto to jest to ja, które decyduje. Okay? I nie chodzi o to tylko, że decyduje za mnie ktoś inny i muszę się podporządkować, czyli o takie prymitywne, ale bardzo oczywiste i jasne niewolnictwo, tak? Bo jeśli ktoś mi przykłada pistolet do głowy i każe coś zrobić, to nie mam innego wyjścia i sytuacja jest oczywista i wtedy nie nazywamy tego decyzją, tylko nazywamy to gwałtem, tak? Czy zmuszaniem, czy wymuszeniem. Niemniej, kiedy... Każdy myślący człowiek dzisiaj musi sobie zacząć zadawać to pytanie, czy jeśli wydaje mi się, że przemyślałem daną decyzję, to czy moje myśli, doświadczenia i przekonania, które zbudowałem na podstawie swoich doświadczeń i swoich myśli wcześniej, są rzeczywiście moje? Albo w jakim stopniu zostały uwarunkowane przez moje wychowanie, przez środowisko, przez religię, przez moje doświadczenia, przez wiedzę, którą zdobyłem, czy w końcu przez media społecznościowe, które stały się znaczącą częścią mojego środowiska. Więc pytanie powstaje, czy te myśli i decyzje, które podejmuję, są więc moje? Czy może tak jak mawiał Don Juan Matos, czarownik meksykański z powieści Castanady, jest to obca instalacja? I na to pytanie nie ma takiej prostej, jednoznacznej odpowiedzi, jaką chciałaby większość ludzi mieć, wywodzącej się chociażby z religii, tak, tego, że my zawsze mamy tak zwaną wolną wolę i możemy zdecydować w każdej chwili o tym, co jest. I tą kwestię mocno XX wiek od strony badawczej, psychologii poznawczej i tak dalej zakwestionował.
A my dzisiaj ciągle próbujemy jednak myśleć, czy większość ludzi próbuje myśleć jednak, że jak myśli, to znaczy, że to ja podejmuję decyzję, że nic nie miało na to więcej wpływu, to jest moja decyzja i dalej. Większość, kiedy im się to pytanie zadaje, czy to, co teraz mówię, próbuję uświadomić, większość ludzi odpowie, nie mieszaj mi w głowie. Ja przecież wiem, co myślę i decyduję za siebie. Ja nie dam się zmanipulować. Tylko pytanie brzmi, czego potwierdzeniem są takie odpowiedzi. No tak, czego są potwierdzeniem? Pani Zubow, bo tak, kto decyduje o tym, kto decyduje? To pytanie trzecie. Po części ona jest związana z kilkoma postaciami, o których mówi, czy pisze, o których pisze Zubow na kartach swojej książki. Jedną z nich jest Skinner, profesor Skinner. Dlaczego, Pawle, dzisiaj powinniśmy wiedzieć, kto to jest i dlaczego zarządy największych korporacji na świecie wprowadzają dziś pomysły profesora Skinnera z Harvardu, które już mają 70 lat? Ja myślę, że Skinner był w pewnym sensie, jest tutaj postacią troszeczkę jakby symbolicznie chyba przywołaną przez Szoszanę. Myślę, że dlatego, że był może pierwszym odważnym, żeby zakwestionować podstawy liberalizmu i uderzyć właśnie w tą wolną wolę i to, że my jak decydujemy chociażby o tym, kogo wybieramy, to, że te decyzje wywodzą się gdzieś z jakiegoś naszego głębokiego, nienaruszonego wnętrza i są integralne i są niezależne, są suwerenne, innymi słowy, polskie słowo możemy tutaj użyć, tak, że są suwerenne, że coś takiego jak decyzje czy wolna wola sprawia, że są one suwerenne. Skinner poszedł w stronę inną, poszedł w stronę dosyć radykalnego behawioryzmu, czyli zaczął powiedzieć, że decyzje nasze są uwarunkowane przez środowisko. I innymi słowy przedstawił całą serię doświadczeń, dlatego że Skinner w odróżnieniu od jego krytyków, a jednymi z dwóch największych na samym początku już prac Skinnera był Noam Chomsky z jednej strony, a z drugiej strony Max Black. I co ciekawe, obaj oni wywodzący się z nurtu tej liberalnej myśli po prostu Skinnera zrównali z ziemią. I to potężnie brzydki sposób, praktycznie nie w jakieś naukowe podejście, nie próbując się odnieść do jego metod i tak dalej, tylko wręcz umniejszając go jako człowieka, jako naukowca i tak dalej. Chomsky był trochę bardziej delikatny, bo odnosił się do metod badania języka. Chomsky się koncentrował na języku, a w tym czasie w związku z tym mówił tylko o tym, że Skinner po prostu uważając za język jako twór środowiska czy jako zależny od środowiska, kompletnie mu się to nie podobało, dlatego że jakby zasady Chomskiego były wywodzące się jakby, czy to jest coś nam danego, tak? Czyli język jest dany, może się ewentualnie rozwijać dalej w środowisku, więc to mu się kompletnie nie podobało i korzystając ze swojej sporej pozycji po prostu też przejechał się, że i metodologia badań Skinnera kompletnie jest prymitywna i że się do niczego nie odnosi i tak dalej. Black natomiast jako drugi go skrytykował już bardziej nawet osobiście po prostu, odnosząc się do tego, że... A co Skinner prawie w ogóle nie odpowiadał, gdzieś cicho skomentował tylko w dwóch miejscach czy w trzech, że przeczytał tylko fragmenty tych wielkich tyrad z obu stron i właściwie dalej nie czytał, dlatego że widział, że nie rozumieli tego, co robi, tego, co on robi i nie zrozumieli jego książek. Właściwie się do tego nie odnosi. Jedni stwierdzili, że przegrał, a że w związku z tym, że się nie odniósł do tej krytyki, to przegrał. Ale to jest to, co powiedziałem chwilę wcześniej, że to niezrozumienie, jakim został obdarowany, świadczyło tylko o tym, że w jego pracach jest dużo celności. I to nie znaczy, że to, co Skinner powiedział na temat behawioryzmu, to się zatrzymało w tym miejscu i że Skinner to w ogóle jest tylko jedna postać, która jest i że dzisiaj korzystają ze Skinnera. To otworzył się cały nurt psychologii behawioralnej, bardziej skrajnej, mniej skrajnej, który się rozwijał bardzo mocno i rozwija do tej pory
który zoperacjonalizował w sposób myślenia człowieka do tego stopnia, w którym zaczynamy więcej rozumieć, to jest ogromny zasób wiedzy, więcej rozumieć na temat tego chociażby, jak budujemy przekonania. Bo przecież przekonanie to nie jest coś, co jest mierzalne w jakikolwiek sposób, to nie jest coś, co możemy wycenić w jakiś sposób, to nie jest coś, co istnieje w obiektywnej rzeczywistości, a jednak jesteśmy w stanie za niego zabijać. A jak to przełożyć, Pawle, na takie przykłady z życia codziennego naszych słuchaczy, jak korzystają z tych produktów, usług Big Techu? Ja myślę, że Big Tech z mojej perspektywy, ponieważ ja mam za sobą jakieś 96-7 do 2014 roku, mogę powiedzieć, czyli jest jakieś dobre prawie 20 lat studiów psychologii behawioralnej i między innymi neurolingwistycznego programowania, które nie jest może bezpośrednio z spadkiem po Skinnerze, ale uwzględnia niektóre z rzeczy, które się tam gdzieś wzięły. Zaczepia się o język, o analizę semantyczną, gramatykę transformatywną i tak dalej, ale jest nauką o tym, w jaki sposób myślimy, w jaki sposób budujemy przekonania. I z mojego punktu widzenia te narzędzia, które zostały wypracowane przez te metody naukowe, są w stosunku do tego, co Skinner proponował, a są w tej chwili o niebo bardziej zaawansowane i dużo większe. To, co dzisiaj wykorzystuje Google, to są prymitywne narzędzia z czasów Skinnera. Tyle, że w biznesie czy w polityce kryterium narzędzi, oceny narzędzi, które wykorzystujemy, nie jest kryterium naukowej pełności czy naukowej wiarygodności, jest kryterium użyteczności. Jeżeli mogę, szczególnie używając komputerów, komputery to jest, jak wiadomo, brutalna siła po prostu bardzo dużej ilości obliczeń, więc im model prostszy do zaimplementowania, ale można go wykonać bardzo szybko i bardzo wiele razy, tym lepiej. Więc z mojego punktu widzenia w tej chwili Google czy Facebook i tego rzeczy wykorzystują dopiero, nie wiem, może 10% tego, co w psychologii behawioralnej w ogóle wiadomo na temat tego, jak my budujemy przekonania, czyli można jeszcze dużo, dużo więcej i dużo bardziej głębiej jakby analizować to, w jaki sposób tworzy człowiek przekonania i nim sterować i tak dalej. Teraz pytanie jest, bo to brzmi przerażająco, pytanie jest, jakie jest z tego wyjście, bo i u Skinnera to by było i jest nadal, tak, jest jedna podstawowa zasada, że jesteś na to podatny, czy jesteś podatny na tego rodzaju manipulacje wtedy i tylko wtedy, czy pod takim warunkiem, że nie jesteś w stanie swojej świadomości rozwinąć powyżej tego, czyli że jej nie zauważasz, dlatego że nie rozumiesz. I w tym momencie nie jesteś w stanie się spod tego wyłączyć i myślisz, że myślisz. I myślisz, że twoje myślenie nie miało nic wpływu. To jest to, co powiedziałem wcześniej. Tak? I to jest to, co Skinner pokazał, i to było obrazoburcze dla wielu, że jak to? Przecież my mamy wolną wolę, przecież my możemy decydować i wybierać. Jest coś takiego wewnętrznego w nas. Skinner powiedział, nie. To jest uwarunkowane przez środowisko. I oczywiście te poglądy są skrajne, jeden i drugi. I rzeczywistość jest troszkę bardziej złożona niż te dwa skrajne poglądy. Niemniej wystarczająca jest ta wiedza Skinnera do tego, że kiedy ją zastosujemy i zaczniemy analizować to, co ludzie piszą, albo w jaki sposób poruszają się w internecie, jakie linki otwierają, co ich interesuje i tak dalej, a potem testować to, bo możemy na potęgę przy użyciu to robi Google, testować to, czy to działa. Czyli możemy wystawiać im pewne tematy i patrzeć, czy to one zadziałały i tak dalej. W związku z tym mamy możliwość eksperymentowania na szeroką skalę i niesłychanie szybko na całej populacji i sprawdzania i doprecyzowania tych narzędzi. I do tego dołączone jest uczenie maszynowe, które samo się z tego uczy. Tylko cały list polega na tym, że to dotąd działa, dopóty nie masz świadomości, że to jest z tobą robione i nie masz świadomości, że możesz być w ten sposób, w ten sposób można wpływać. Kiedy już tą świadomość zyskujesz, to nadal te rzeczy trochę działają, bo nadal cię to interesuje, nadal to jest podane w takiej formie, która lepiej do ciebie, lepiej jakby wchodzi przez twoje filtry poznawcze. Niemniej
ty masz wtedy możliwość zobaczenia tego, co jest jakby dalej, tak? I myślę, że tu jest tak, że Einstein nam przypominał o tym, że problemów nie da się rozwiązać z tego samego poziomu myślenia, które go wygenerowały. Tutaj jest tak samo, że tej manipulacji nie da się zauważyć i nie da się zrobić z nią porządku wtedy, kiedy pracujemy ciągle z tego poziomu myślenia, kiedy albo się tylko jej boimy, że tam jest, albo w ogóle nie mamy jej świadomości i myślimy, że mamy jakąś wewnętrzną suwerenność, na którą nic innego, znaczy nie żadne środowisko i to wszystko, co czytamy, to wszystko, co do nas dociera, nie ma wpływu. Czy to wszystko, co wyszukujemy i co nam się pokazuje w Google na pierwszych stronach jako niby najciekawsze, niby najbardziej trafne. W tym miejscu cię zatrzymam. Ostatnie pytanie. O czym Zubow nie napisała, co jest ważne w związku z tematyką książki, twoim zdaniem? Myślę, żeby tak bardzo krótko już. Myślę, że Zubow ze względu na to, że jej korzenie są w naukach humanistycznych i to jest jakby mój zarzut do bardzo szerokiego grona humanistów, tak samo do Chomskiego i Blacka, kiedy krytykowali Skinnera, że jakby z poziomu humanizmu Zubow się wydaje, to wiele razy w tej książce jest, że jeżeli na przykład prezes Google'a czy Zuckerberg wychodzi na scenę i mówi, jaką to on ma technologię i co on może zrobić z naszymi umysłami, to że to jest prawda. To, że to jest to, co on może zrobić. Tak? Nie rozumie, że to jest show. Nie rozumie, że to jest scena, na której on kreuje pewną wizję tego, od której zależna jest cena akcji, od której zależne to jest, ile dostaną pieniędzy na dalsze prace, a rzeczywistość pod spodem wygląda nieco bardziej prymitywnie, nieco mniej atrakcyjnie i tak naprawdę nie jest aż taka dokładna i aż taka precyzyjna, jakby się wydawało. I to zapina się na tym, że kiedy nie mamy jakby wiedzy o technologii takiej, przynajmniej na takim poziomie, żeby ją rozumieć, jak ona jest wykorzystywana do tego celu, w jaki sposób jest wykorzystywana, to wydaje nam się, że wypowiedzi tych osób są jakby z gruntu prawdziwe i że faktycznie dysponują taką technologią, tak, gdzie to bym chciał zostawić jako nadzieję, tak, jako nadzieję z tego wszystkiego. To nie jest aż tak wszechogarniające i aż tak doskonałe, ale warunkiem do tego, żebyśmy byli w stanie te słabe strony tego zobaczyć, jest to, że musimy podnieść naszą świadomość na wyższy poziom i zobaczyć ten system z zewnątrz, bo tak jak mówił Einstein, że nie da się rozwiązać problemów z poziomu myślenia, który to wygenerował, tak samo mówili Kurt Gödel w matematyce, udowadniając twierdzenie o niezupełności i tak samo mówił polski matematyk Alfred Tarski, mówiąc o prawdzie w systemach. I mało kto to dyskutuje, mówiąc, Szyszana o tym nie ma pojęcia, nie przyłącza tego, mało kto dyskutuje część matematyki, fizyki i logiki matematycznej w tym kontekście, a powinien, dlatego że do tego jest zaprzęgnięta technologia i ta technologia może tylko tyle, ile może w stosunku do człowieka, ale może bardzo dużo, jeśli człowiek zredukuje się do maszyny. W tym miejscu postawmy kropkę. Dzisiaj Państwa i moim gościem był Paweł Wypychowski, człowiek, który ucieka z roli eksperta jednowymiarowego. Panie Pawle, dziękuję za rozmowę. Dziękuję również bardzo. Do usłyszenia, mówi Rafał Górski. Kolejny odcinek podcastu Czy masz świadomość w ramach Tygodnika Spraw Obywatelskich już za tydzień. Zapraszam do słuchania. Dobranoc, do widzenia. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia w następnej audycji Czy masz świadomość? Wszystkich naszych podcastów możesz słuchać na portalu institutsprawobywatelskich.pl oraz na kanałach Instytutu Spraw Obywatelskich w serwisach YouTube i Spotify. Słuchaj, myśl, działaj!